na kanale Tanie Majsterkowanie. Dzisiaj zapowiadany test w kratarki akumulatorowej firmy Niteo Tools. Wersja z udarem. Zapraszam. Mamy dwa rodzaje testów. Pierwszy z nich będzie dotyczył wkręcania. I tutaj użyjemy naszego starego znajomego wkręta 16-centymetrowego. Będziemy go wkręcać w podobną kantówkę, tak jak ostatnio. To jest po prostu inny fragment tego bloczka. Tamten już jest niestety za bardzo rozwiercony. Drugim testem z kolei będzie test wiercenia w tej kostce brukowej. I tutaj do tego użyjemy nowego wiertła 6 mm. Tak, żeby ta wkrętarka miała równe szanse ze swoimi poprzedniczkami. Wkręcać tą wkrętarkę będziemy do trzech innych wkrętarek. I tak, jeżeli chodzi o próbę wiercenia w betonie, to będzie to głównie porównanie do wkrętarki Black & Decker, która podobnie jak ta wersja Niteo wyposażona jest w udar. Natomiast jeżeli chodzi o wkręcanie tego wkręta w ten bloczek drewniany, to tutaj już będziemy mieć trzech dodatkowych zawodników, bo będzie to zarówno Black & Decker Parkside 20-woltowy oraz wkrętarka Niteo, z tym, że wersja bez udaru. OK, mamy przygotowane stanowisko do przeprowadzenia testu wkręcania. Ja na początek wkleję jednak film, który pokaże, jak z tym zadaniem poradziła sobie wkrętarka Niteo bez udaru, Parkside i Black & Decker. Jeżeli ktoś widział już ten film, może sobie przewinąć o 5 minut do przodu i wtedy zobaczy po prostu już tylko tą wkrętarkę z udarem. Ale jeżeli nie widzieliście, to żeby mieć pełen obraz testu, polecam jednak zobaczyć te filmy w całości. Drugim testem i ostatnim będzie test wkręcania. Zrobimy to za pomocą wkrętu ponad 16 cm. Pierwsza wkrętarka Black Decker. Ustawiona na pierwszy bieg, czyli ten typowy do wkręcania z wysokim momentem obrotowym, a mniejszą prędkością. I wartość tego momentu ustawiona na 10, to jest ostatnia przed wkręcaniem, przed wierceniem. Także startujemy. No i koniec. Przestawiłem na wiercenie. Tyle. Drugiego biegu nie ma sensu włączać, ponieważ on będzie miał tylko większą prędkość, ale mniejszy moment obrotowy. Zresztą urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w tym trybie jako wkrętarka. OK, w takim razie wykręcamy to z powrotem. Aha, może zmierzymy, ile nam zostało jeszcze. Troszkę 5 cm, czyli wkręciło nam 11,5 cm. Dobra, to teraz wykręcamy. Zobaczymy, czy da radę. Dało radę. OK, czas na Parkside'a. Ten sam wkręt. Również pierwszy bieg, czyli przeznaczony do wkręcania. Ostatnia wartość momentu obrotowego przed wierceniem. Na razie zobaczymy, co będzie w trakcie. Podobna wartość. Przełączymy sobie teraz na wiercenie na tym pierwszym biegu. Koniec. No niby ciut więcej, 4,5 tylko zostało, także o pół centymetra głębiej. Żeby test był pełny, jeszcze wykręcimy ten wkręt.
Jak mówiłem na początku, to jest ten sam wkręt, ten sam bloczek. Parametry ustawienia wiertarki i wkrętarki są takie same, czyli mamy pierwszy bieg i ostatni przed wierceniem, ostatnim przed wierceniem wartość momentu obrotowego. No i dobrze, zaczynamy. Dziurka tutaj zaraz obok. I wkręt został ukręcony. Proszę zobaczyć. Także wezmę podobny wkręt w takim razie i spróbujemy powtórzyć to jeszcze raz. Całe szczęście się znalazł. Tu dla porównania pokażę, ile tego wkrętu zostało tam ukręcone w środku. Dobrze, więc teraz wystartujemy z tym nowym. Zobaczymy, czy tego również pokona nasza biedronka. Wiercę z tej strony, żeby tam nam się nie zderzył z pozostałością tamtego. No, powiem szczerze, nie spodziewałem się tego, naprawdę. Dobra, to teraz wykręcimy to z powrotem. Bez najmniejszych problemów, także ja ściągam czapkę z głowy przed tą wkrętarką, bo ani Parkside, ani Black & Decker, mimo teoretycznie wyższych momentów obrotowych, nie dały sobie rady z tym testem. Ok, a więc teraz przystępujemy już do właściwego testu wkrętarki lidarowej. Mamy dokładnie ten sam wkręt. Co prawda po ostatnim filmie było trochę krytyki, że wkręty powinny być nowe, ponieważ one są wtedy bardziej ostre. Znaczy, ja tutaj mam troszeczkę inną teorię, że jeżeli byśmy używali różnych wkrętów, to jednak moglibyśmy trafić na taki, który ma jakąś wadę fabryczną w postaci złego gwintu lub jakiejś tam krzywizny i ten wynik byłby nie do końca miarodajny. Zresztą, biorąc pod uwagę moment obrotowy tej wiertarki, skoro wiertarka bez udaru z momentem obrotowym 30 praktycznie wbiła ten kołek do środka, to myślę, że ta wkrętarka poradziłaby sobie nawet bez tego ostrza z tym zadaniem. Ale no, nie chcę tutaj uprzedzać wyników, zobaczymy. Jeżeli chodzi o ustawienie wkrętarki, no to mamy dokładnie takie samo ustawienie, jak było w tamtym przypadku, czyli pierwszy bieg, ten do wkręcania, tryb wkręcania oraz moment obrotowy maksymalny dla tego urządzenia. To cóż, ruszamy. No i tutaj mamy niespodziankę. W takim razie przestawimy ją na wiercenie. Zobaczymy, co będzie dalej. Przestawiliśmy na wiercenie. Cały czas pierwszy bieg. No i maksymalny moment obrotowy. I tutaj niestety ta wkrętarka stanęła. Kręciliśmy. Zostało 4 cm z tego 16-centymetrowego wkrętu. Dobrze, ja jeszcze w takim razie wezmę tą drugą wkrętarkę, czyli tą wersję bez udaru i zobaczymy, czy ona sobie poradzi z dokręceniem tego wkręta, ponieważ ostatnio no, nie sprawiło jej to żadnego problemu. Czyli tak, przekładamy. Mamy pierwszy bieg, ostatni przed wierceniem moment obrotowy. 25 w tym przypadku. No ale to jest tylko skala. Uprzedzam, że jest to trudniejsze zadanie, ponieważ wkręt w tej chwili jest wkręcony i no niestety musi ona ruszyć. O,
przepraszam, w złą stronę zacząłem. Polecimy w drugą. Także zostało nam w tej chwili 2 cm. Dobrze, wróćmy w takim razie do wkrętarki udarowej. Zobaczymy, czy ona to wykręci. Ops, coś mi się zacięło futerką. Wykręciła, tutaj nie było problemów. Ja z chęcią jeszcze raz spróbuję tą wkrętarkę bez udaru. Zobaczymy, czy wynik tamtego testu był przypadkowy. Czy też nie. Także mamy... Zaczniemy po prostu od początku wkręcania, no wtedy nie będzie tego momentu szarpnięcia na początku. 25, pierwszy bieg i lecimy od samego początku, nie w tą stronę. Nie wiem, czy jest to jakieś cudowne urządzenie, które wpadło w moje ręce. Ale jak widzicie, wkręt wszedł do samego końca. Ok, wykręcimy go i spróbujemy jeszcze raz za pomocą tej wersji udarowej. Ok, teraz przełożę tylko klucz. Jeszcze raz. Pierwszy bieg. Aha. No dobrze, zostawmy już w takim razie na tym wierceniu, żeby nie było tego sprzęgła. I tylko kierunek. Kierunek jest w tej chwili dobry. Spróbujemy teraz tutaj to wywiercić. Kręcić. No i tutaj jest niestety koniec. Zostało nam 3 cm. Nie wiem, jakie są Wasze wnioski. Generalnie to jest wkrętarka, która nie daje rady temu zadaniu. Ma 45 Nm moment obrotowy. To jest wkrętarka 30 Nm. I jak widzieliście przed chwilą, wkręca i wykręca taki wkręt bez żadnego problemu. Drugim i ostatnim testem będzie wkręcenie, czy przewiercenie tej kostki brukowej za pomocą 6-milimetrowego wiertła. Ja znowuż zaproszę Was na początek do obejrzenia tego wcześniejszego filmu. Tam będzie właśnie pokazana wkrętarka Black & Decker, która wierciła tym wiertłem. Tutaj mamy zupełnie świeże wiertło tej samej wielkości. Jej udało się wiercić tutaj tyle, to będziemy później mierzyć. Natomiast na tym filmie będzie również pokazana taka zwykła wiertarka sieciowa i jej udało się przewiercić oczywiście ten bloczek na wylot bez żadnego problemu. Jeżeli ktoś oglądał ten film, to również może przewinąć tym razem o 2,5 minuty do przodu i wtedy zobaczy już tylko wkrętarkę udarową Liteo w akcji. Dobrze, więc zaczynamy od Black Deckera. Ja tutaj ten obszar wierczenia troszeczkę zmoczyłem, żeby nam się aż tak bardzo nie kurzyło. Włączamy udar, drugi bieg, czyli typowy do wiercenia. No i zaczynamy. (Śmiech)
sobie zbiorę te. Zrobiłem małą przerwę na zebranie tego pyłu i chwilowo studzenie wiertła. No jak widać, szału z tym udarem nie ma, no ale dobrze, spróbujmy to przewiercić na wylot. Co tutaj jakby dalej męczyć tej wiertarki. Udało nam się przewiercić jakieś 3 cm. Widać, że no nie jest to urządzenie, które by było przeznaczone do ciągłego używania w ten sposób. No i na koniec tradycyjna wiertarka sieciowa. Moc 800 W. Włączony udar. Dziękuję. Jak widać, no, udar, który jest w Black Deckerze, jednak no, nie jest udarem takim, który jest w prawdziwej wiertarce sieciowej. No i wynikła tutaj mała afera podczas nakręcania. Ja, jak widzicie, już nawierciłem trochę dziur, po czym zorientowałem się, że w ogóle nie włączyłem kamery, która miałaby to nagrywać. Także no, musimy to powtórzyć jeszcze raz. Ja w międzyczasie jeszcze musiałem zrobić przerwę, także wykorzystałem ją na naładowanie baterii, żeby ponownie była pełna. Tutaj w ramach udowodnienia, że mamy w 100% naładowane. Teraz czemu tyle tych dziur udało mi się nawiercić? Dlatego, że tutaj wyszedł taki problem z tym futerkiem. Ono ma jakieś tendencje do puszczania i to wiertło się luzuje. Ja jeszcze tutaj specjalnie na oczach kamery pokażę, że dokręcam maksymalnie, także tutaj no nie ma w tej chwili żadnego luzu. Dobra, zacznijmy to wiercenie. Mam ustawiony udar, drugi bieg i ta kostka, wiertło 6 mm. Wiertło co prawda no, było wykorzystane tutaj kilka razy, ale jak zobaczycie, no nie będzie miało to chyba zbyt dużego znaczenia. Nie w tą stronę, przepraszam. Nie da się ukryć, że to wiertło w odróżnieniu do tego Black Deckera, którym na poprzednim teście próbowałem nawiercić ten otwór, weszło o wiele głębiej. Ja już może nie będę męczył, bo tam liczyłem sobie czas, jaki wierciłem tym Black Deckerem, wyszło około minuty. Tutaj też mniej więcej była minuta. No i teraz możemy porównać wyniki pomiędzy jednym otworem a drugim. Ja tylko odkurzę tutaj, żebyśmy wiedzieli, gdzie włożyć to wiertło. A może nawet nie wiertło, co suwmiarkę. I tak, tutaj przez minutę wiercone zostało 47 mm. Natomiast ta dziura po Black Deckerze jest płytsza
No tutaj mamy 3, czyli o jedną, o ile to, o 1/4 więcej udało się w podobnym czasie wywiercić za pomocą tej wiertarki z Biedronki. W takim razie czas na podsumowanie. No jak widzieliście przy teście wiercenia w betonie, tym urządzeniem już można coś zrobić. Nie działa on tak słabo jak Black & Decker, nie działa oczywiście tak mocno jak wiertarka sieciowa, ale radzi sobie przyzwoicie. Jeżeli chodzi natomiast o test wkręcania, to również ta Niteo okazało się mocniejsze i od Black Deckera, i od Parkside'a. Natomiast no, niekwestionowaną zwyciężczynią konkursu wkręcania jest ta mała biedroneczka, czyli ta wkrętarka bez udaru. Aczkolwiek ja obawiam się, że tu może chyba zapomniano o jakimś zabezpieczeniu, które powoduje, że ona osiąga takie wyniki, a nie inne, ale dalsze jej użytkowanie przy tak intensywnym wkręcaniu może się dla niej skończyć tragicznie. Zobaczymy. Jest gwarancja. No ja się na razie nie za bardzo tym przejmuję, tym bardziej, że zapłaciłem za tą wiertarkę 100 zł, bo była wtedy w jakichś tam promocjach noworocznych, także no w cenie tak naprawdę baterii do jakiegoś innego porządnego sprzętu. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jeden fakt. Za te dwie wiertarki, nawet bez żadnej promocji, płacimy w sumie 350 zł. I mamy jedną wkrętarkę, drugą wkrętarkę z kompletem dwóch baterii. Warto się nad tym zastanowić, kupując na przykład jakąś inną, droższą maszynę, czy taki komplet nie będzie bardziej poręczny i nie starczy nam na dłużej. Nie zachęcam do subskrybowania kanału. W tej chwili pojawiają się też nowe tematy związane trochę z motoryzacją. Znaczy ja nie jestem mechanikiem, nie będę nic naprawiał, ale po zimie mam troszkę do pomajsterkowania przy tych moich dwóch maszynach, więc może uda się nagrać jakiś fajny materiał. Do zobaczenia, trzymajcie się.